Urodziłam się w Toruniu. Bardzo lubię to miasto, z którym wiąże się tyle wspomnień. Ukończyłam studia matematyczne na Uniwersytecie Poznańskim. We wrześniu 1939 roku walczyłam w obronie Lwowa. Od samego początku wierzyłam, że nie można się poddawać. Pod koniec 1940 roku dostałam przydział do Wydziału Łączności Zagranicznej Komendy Głównej Armii Krajowej. Byłam odpowiedzialna za przewożenie poczty przez Niemcy i Szwecję do Londynu. Listy opisujące trud codzienności pod okupacją trafiały do rządu na uchodźstwie. Dzięki temu wiedzieli, co się u nas dzieje i jak przerażająca potrafi być codzienność pod okupacją. W 1944 roku wybuchło Powstanie Warszawskie. Widziałam radość w oczach ludzi, którzy przez chwilę poczuli się wolni, a potem rozpacz i zniszczenia. 5 września 1951 roku zostałam aresztowana przez UB i dostałam wyrok. 10 lat. Po wyjściu z więzienia zajęłam się pracą naukową i procesami kształcenia, wychowania, samokształcenia i samowychowania dorosłych.